Do takiej sytuacji, do amputacji palca może dojść na przykład przy trzaśnięciu palca w drzwiach. Pierwsza pomoc polega na ułożeniu dziecka na plecach, uniesieniu kończyn dolnych powyżej serca, tak 30 cm do góry. Następnie podnosimy kończynę zranioną do góry, powyżej poziomu serca. Uciskamy ręką na tętnicę. Następnie zakładamy opatrunek na kikut, dokładnie bandażując. Odciętą część palca należy zabezpieczyć w następujący sposób. Wkładamy odciętą część palca do torebki. Torebkę zawiązujemy. Następnie tą torebkę wkładamy do torebki z zimną wodą. Wzywamy pogotowie ratunkowe lub samodzielnie udajemy się do szpitala, zabierając dziecko i odpowiednio zabezpieczony palec.